Celne metafory i symbole poznajemy po tym, że jest w nich coś czytelnego i odkrywczego, niezależnie od etapu życia odbiorcy. Rezonują wtedy echem w jego świadomości i ukazują tę swoją część, która ma mu akurat najwięcej do powiedzenia. Ich precyzja tkwi w zwięzłości i prostocie. A doskonałym przykładem takiej opowieści jest Mały Książę. Zastanówmy się zatem, na czym może polegać jego fenomen i czy dziś w tak drastycznie zmieniającym się świecie opowieść ta pozostaje wciąż aktualna. Sponsorem odcinka jest BookBeat. Jakkolwiek żartobliwie to brzmi, Antoine de Saint-Exupéry, pomimo bycia połączeniem poety i lotnika, stworzył opowieść, której geniusz objawia się w przyziemności tego, o czym opowiada. Nie jest to jednak udoroślona wersja przyziemności, której jesteśmy nauczeni na co dzień. Ta, która kojarzy się nam z konwenansami, rutyną, przeciętnością. Jest to przyziemność w najczystszej postaci, bo dotycząca oglądania pod literackim mikroskopem elementarnych cząstek życia i relacji. Typowy dla dziecka naturalizm prostoty okazuje się obumierającą wraz z dorastaniem perspektywą filozoficzną, która, tak jak w przypadku tej historii, objawia się trafnością i dosadnością. Dorosłość przez swój wrodzony cynizm w takich sytuacjach sugeruje nam, że prędzej należałoby się spodziewać po prostocie banalności, naiwności oraz szeroko rozumianej dziecinności, a więc cech, z pomocą których człowieka dorosłego można jedynie zdyskredytować. Stronienie od dziecięcej prostoty bywa owocem mechanizmu obronnego. Boimy się, że jeśli pozwolimy sobie na nią, staniemy się jednocześnie słabi i bezbronni. Z drugiej strony, kultura popularna podsuwa dodatkowe, same w sobie racjonalne powody do takich obaw. Przykładowo, odkrycie swojego wewnętrznego dziecka i realizowanie jego potrzeb stało się egzaltowaną wydmuszką przez to, jak silny kładzie na nie nacisk pop-psychologia Instagrama i lifestyle'owych bestsellerów. W efekcie idea, która powinna prowadzić do zarysowanej wcześniej mądrości i spostrzegawczości, staje się kontrproduktywna, ponieważ jest pożywką dla narcystycznych postaw i pozorowanej wiktymizacji osób poszukujących uzasadnienia dla swojej roszczeniowości i urazy do świata. W tym momencie warto zaznaczyć, że domyślna w skojarzeniu z Małym Księciem symbolika planet i ich mieszkańców może mieć dziś szczególnie dosadny wydźwięk. Doba internetu jest czasem iluzji, że to my jesteśmy w centrum, a rzeczywistość jedynie orbituje wokół nas. Iluzji, do której z naturalną ciekawością i prostotą obnażającą jej obłudę podchodzi Mały Książę. Łatwo pomylić dojrzałość z brakiem wyobraźni. Dorośli poradzili mi, żebym przestał się zajmować rysowaniem otwartych albo zamkniętych węży boa i zainteresował się raczej geografią, historią, rachunkami i gramatyką. Tym sposobem zarzuciłem w wieku 6 lat wspaniałą karierę malarską. Z jednej strony brzmi to jak żartobliwa anegdota, którą niejeden dorosły opowiada, gdy jest pytany o dzieciństwo. Z drugiej, często w takich właśnie anegdotach faktycznie kryją się genezy tego, kim jesteśmy, co potrafimy, gdzie pracujemy. Może być to wspomnienie przedstawiające dziecko, którego na przykład śpiew został bezceremonialnie wyśmiany i zasugerowano mu, by lepiej zajął się czymś innym. Towarzyszące temu emocje wypalają się często w człowieku niczym znamie i to przez nie można zaniechać poznawania jakiejś części siebie, eksperymentowania i praktyki. Tak przeżyty wstyd może również zgeneralizować się na rzeczy na pozór z nim niezwiązane, za to większe i mające rozleglejszy wpływ na życie. Przykładowo, wyśmianie śpiewu dziecka może stać się wyśmianiem jego ekspresji samej w sobie. W Małym Księciu dorosłość jest ukazana jako zewnętrzna idea, sztucznie nałożona na to, że człowiek się starzeje. Można założyć, że sam upływ czasu nie zabija w pełni naszej dziecięcej części natury. Pomaga mu w tym za to kultura, polityka i ekonomia. Poszczególne planety odwiedzane przez chłopca komentują przez to metaforycznie to, co dzieje się z ludźmi, gdy wkraczają do kultury tworzonej przez ludzi dorosłych, a więc rządzonej ambicjami, myśleniem nakierowanym na interes, napędzanej stresem, wstydem, pośpiechem i zazdrością. To świat daleki od prostoty naturalnej dla dzieci. Cierpienie często wynika z tkwienia w błędnym kole. Dlaczego pijesz? Spytał Mały Książę. Żeby zapomnieć, odpowiedział pijak. Żeby zapomnieć o czym? Dopytywał się Mały Książę, któremu już było go żal. Żeby zapomnieć, że się wstydzę, wyznał pijak, spuszczając głowę. Wstydzisz się czego? Drążył Mały Książę, który chciał mu pomóc. Wstydzę się, że piję, odpowiedział pijak i ostatecznie zapadł w milczenie. Mały Książę zręcznie pokazuje, jak na przemian lek staje się chorobą, a choroba lekiem.
Wiele ludzkich problemów zawiera w sobie absurdalną powtarzalność przyczyn i skutków. Najważniejszym przykładem są uzależnienia, nie wyczerpujące jednak tego tematu. Do wybuchów agresji może dla przykładu prowadzić palące poczucie niższości. Tymczasem wyzwolenie agresji to poczucie potwierdza, ponieważ w wyrzutach sumienia dana osoba wewnętrznie poniża się, czuje się beznadziejna i skrzywiona. To wzmaga napięcie, które znów sprzyja narastaniu agresji. Innym dobrym przykładem wynikającym z dzisiejszej przeerotyzowanej kultury jest masturbacja. Pozwala uciec od samotności, ale jednocześnie ją oswaja, romantyzuje i w efekcie zamyka wewnątrz niej. Gdy świadomość wraca i pozwala na nowo doświadczyć samotności, krąg zamyka się, ponieważ coś z tym uczuciem trzeba zrobić. Jeśli coś oswoisz, na zawsze pozostaniesz za to odpowiedzialny. Na razie jesteś dla mnie chłopcem podobnym do 100 tysięcy innych chłopców i wcale cię tu nie potrzebuję. Ty też mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem podobnym do 100 tysięcy innych lisów. Jeśli jednak mnie oswoisz, będziemy sobie wzajemnie potrzebni. Będziesz dla mnie jedyny na świecie i ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Jest to trudny przekaz, szczególnie w czasach rosnącej liczby rozwodów. W kulturze masowej relacja intymna stała się czymś na kształt układu opartego na barterze. Relacja trwa, dopóki druga osoba ma interesujące nas dobra do wymiany. Jeśli któraś ze stron uznaje, że druga nie ma jej już nic do zaoferowania, postanawia odejść. Kultura przyczyniła się do racjonalizowania tego procesu, stawiania go w dobrym świetle, jako jednego ze sposobów na życie w zgodzie z samym sobą i wsłuchiwanie się w głos swojego wnętrza. W ten sposób egoizm bywa zręcznie uzasadniany indywidualizmem. Optyka małego księcia stawia jednak taką życiową filozofię w złym świetle. Zbliżenie się do kogoś oznacza w pierwszej kolejności odpowiedzialność, a płynąca z tego korzyść jest czymś drugorzędnym, wtórnym. Można zniknąć, odejść, ale nie da się wymazać z własnej pamięci oraz z kart historii śladu po relacji. Ludzki umysł nie jest dyskiem twardym, nie da się go od tak wyczyścić. Jeśli pojawiamy się w czyimś życiu, to na zawsze stajemy się w pewnym sensie jego częścią. Ta część może być pomijana, zapomniana, zacieniona, ale to nie zaprzecza jej istnieniu. Nowoczesny świat tworzy tymczasem iluzję, że da się nawiązywać i przerywać relacje z gracją zwiedzania i opuszczania obcego kraju. Wszystko staje się wtedy przejściowym etapem szeroko zakrojonej eksploracji. Tymczasem bohater małego księcia nie zostawia po sobie ogrysków czyichś serc, nie jest zaślepiony własnym interesem. Kierują nim zachwyt, tęsknota i pasja. Nawiedzenie pola róż nie sprawia, że, jak mogłaby sugerować dzisiejsza rzeczywistość, wzrusza ramionami i stwierdza, że zawsze ktoś inny może zaspokoić jego potrzebę bliskości. W zatrzęsieniu substytutów nie zachłystuje się mnogością alternatyw. Odkrywa za to wyjątkowość swojej własnej róży oraz to, że ta nie ogranicza się tylko do zbioru cech, które można by nagle przypisać komuś innemu. W efekcie jest to wzór relacji, której filarami nie są czyjeś pojedyncze atrybuty, takie jak uroda, inteligencja czy zamożność. Relacji do samej istoty tej osoby i wynikającej z niej intymności. Wydana 80 lat temu krótka, metaforyczna baśń okazuje się czymś na kształt wciąż aktualnej przypowieści. Można wręcz stwierdzić, że kultura, w której bóstwami stały się ilość i szybkość, jedynie dodatkowo uwypukla to, co mały książę ma nam do powiedzenia. Utrata dziecięcej prostoty nie prowadzi do szczęścia. Przyczynia się za to do tego, o czym wspomina narrator. Nie każdy miał kiedyś przyjaciela. Człowiek uwikłany w błędne koła nie tylko nie trafia na przyjaciół, ale przestaje być również przyjazny dla samego siebie. A jeśli jesteście zainteresowani innymi przygodami małego księcia, to przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat. Aplikacja mobilna oferująca dostęp do audiobooków i e-booków. Znajdziemy na niej szeroki wybór książek, w tym również Małego Księcia, w wersji pisanej i jako audiobook, a także wiele innych pozycji z najróżniejszych kategorii literackich. Jeśli do tej pory nie rozpoczęliście jeszcze przygody z audiobookami, to gorąco zachęcam do wypróbowania takiej formy książek, pozwalającej przyswajać literaturę w drodze lub podczas obowiązków domowych, co bywa szczególnie przydatne dla tych, którzy z trudem znajdują czas na czytanie. Dla widzów przygotowana jest także możliwość, aby jako nowi użytkownicy wypróbowali BookBeat za darmo przez pierwszy miesiąc, w czym zawiera się 20 godzin darmowego słuchania, co wystarczy na przesłuchanie Małego Księcia i kilku innych wybranych tytułów. Aby skorzystać z promocji, użyjcie kodu promocyjnego WOJNA i linku, który znajdziecie w opisie pod filmem.
Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.